Dzisiaj, 13 czerwca, obchodzimy 350. rocznicę powołania fundacji, do istnienia Fundacji Radziwiłłowskiej. Powstawał wtedy klasztor reformatów. Po 350 latach mamy nadzieję stanąć razem z przedstawicielami rodu Radziwiłłów, z reformatami, aby w tym samym miejscu podziękować Panu Bogu za 350 lat działania Boga poprzez Kościół, poprzez świętego Antoniego, poprzez dobrych ludzi, którzy utrzymali pamięć i miłość do tego miejsca przez te wszystkie wieki. Kilkudziesięciu lat ten kościół znany jest jako kościół świętego Antoniego z Padwy. Postanowiliśmy w miejscu, które miało wcześniej krzyż, to jest to zwieńczenie tego krużganku przed kościołem, postanowiliśmy postawić za zgodą pana konserwatora zabytków figurę świętego Antoniego. Wykonał ją pan Piotr Pietrusiewicz. Została ona zasponsorowana przez panią Zofię, która jest wnuczką Witolda Schulza, który w testamencie swoim zawarł prośbę o taką właśnie figurę. Udało nam się to zrobić przed odpustem. Wewnątrz kościoła w kruchcie jest pamiątkowa tablica. Po lewej stronie przy wejściu. Zgromadziła się na poświęcenie figury świętego Antoniego. Z zaskupieniem bierzemy udział w tym obrzędzie i błagajmy Boga, by wejrzał modlitwę błagalną swoich dzieci na tym obrządku przez orędownictwo świętego Spadka, byśmy doznawali licznych cudów. Potomkowie linii Radziwiłłów, którzy byli właścicielami Białej Podlaskiej, mamy nadzieję spotkać się z panem Konstantym Radziwiłłem, Maciejem Radziwiłłem oraz Mikołajem Radziwiłłem. Jest już w tej chwili dojechał prowincjał reformatów, także będziemy w pełnym składzie sprzed 350 lat. Cieszę się, że mieszkańcy Białej Podlaski pamiętają o fundatorach tego kościoła, a przede wszystkim, że ten kościół jest chyba jednym z najbardziej najważniejszych i najbardziej żywych miejsc związanych z wiarą, że księża kapucyni tak wspaniale opiekują się tym miejscem. Ile razy chodziłem tutaj do tego kościoła, nawet wtedy, kiedy nie było mszy, zawsze ktoś modli się. Jest to też chyba ważny ośrodek duszpasterstwa młodzieży. To jest najlepsze podziękowanie dla fundatorów tej wspaniałej świątyni. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pokój z wami. Kościół tutaj miał bardzo bogatą historię. Zaczął jako kościół katolicki, ale w 1864 roku poprzez rozbiory i za powstania został zamieniony na cerkwie oraz tutaj była szkoła cerkiewna. Później była szkoła Emilii Plater, później magazyn wojenny w czasie II wojny światowej. Niemcy zrobili tutaj magazyn wojenny, później znów wróciła szkoła. A 51 lat temu biskup, ówczesny biskup siedlecki, Ignacy Świrski, zaprosił kapucynów do obecności w tym miejscu. Tych miejsc związanych z moją rodziną jest tak dużo, że musiałbym niczym innym się nie zajmować, tylko odwiedzaniem tych miejsc, bo przecież jest wiele miejsc i na Litwie, i na Białorusi, i na Ukrainie, i w Polsce, ale także i na Zachodzie. Ale tutaj czuję się wyjątkowo dobrze i zawsze chętnie tutaj przyjeżdżam. Miejmy nadzieję, życzymy tego sobie, aby następne pokolenia po nas, które nastaną, również mogły cieszyć się z obecności franciszkanów kapucynów w naszym mieście przez następne 350 lat. Życzę Bożego. W dniu Twojego święta tradycyjnie przynosimy Ci konstantynowski kawałek chleba, sękacz, z życzeniami serdecznego zdrowia. Żebyś nam towarzyszył, żebyś nas nigdy nie opuszczał. Po wiekach wspaniały jakiś pałac się rozsypał, czyli znikło to, co doczesne i kruche, ale zostało to, co wieczne, czyli kościoły, właśnie ten
Państwo. Błogosławie Bóg Wszechmogący, Ojciec.